Dzisiaj nietypowo zaczniemy sobie od stacji diagnostycznej, ponieważ auto japońskie. Pokażę Wam auto od spodu. 11 listopada pojazd w tym roku przeszedł świeży holenderski przegląd techniczny. Mamy 21 rok. Zobaczcie sobie na kola. To wygląda i przechodzimy do spodu pojazdu i lecimy sobie w podwozie Hondy Accord, bo niektórzy twierdzą, że w tych samochodach pojawiają się już dziury w podłodze. Oczywiście powierzchowna korozja się pojawia. Nie jest to nic szczególnego. A największa jest tutaj na belce od haka. Często się to zdarza w różnych samochodach. Można sobie to zakonserwować, ewentualnie wyrzucić, jak ktoś nie będzie tego haka używał. Opony z 19 roku. Że tak Honda prezentuje się od spodu. Honda Accord wyprodukowana w roku 2006. Dwulitrowy benzynowy silnik o mocy 155 koni mechanicznych. Uwaga, auto z niewiarygodnie niskim przebiegiem, 166 tysięcy km. 11 listopada tego roku auto przeszło niderlandzki przegląd techniczny, który jest ważny do przyszłego roku. Po tablicy rejestracyjnej możecie sobie zobaczyć, że pojazd od nowości użytkowany przez jednego właściciela. Auto utrzymane w genialnym stanie technicznym, wizualnym, lakierniczym. I tutaj się rzuca takie punktowe wgniecenie na rogu błotnika. Tu mamy takie zarysowanie na drzwiach. Tu jest kolejne takie do spolerowania, bardzo powierzchowne. I nic poza tym, a przypominam, że samochód ma już 16 lat. Przód bez odprysków, tego typu rzeczy. Opony już widzieliście na stacji diagnostycznej z 2021 roku.
Tak wygląda auto pod kątem lakierniczym, jakieś 100-110 mikronów pokazuje na masce i na lewym przednim błotniku. Reszta elementów między 70 a 90, że ciężko mi stwierdzić. Tak po prostu jest. Wydaje mi się, że oryginał, jednak 100% pewności nie mam. Prezentacja we wnętrza. No czego tutaj się spodziewać po aucie, które ma 160 km w przebiegu. Wyposażenie, myślę, też każdy widzi, jakie samochód posiada. I na koniec Wam pokażę, że auto jest świeżo po przeglądzie technicznym w Holandii. Przy przebiegu 166 555 km wykonany przegląd techniczny 11 listopada tego roku o godzinie 13:32. Przegląd techniczny jest ważny do 17 grudnia przyszłego roku. Jeśli instrukcje tego typu rzeczy, to jest, mi się rzuciła w oczy. Wymiana oleju 5W30 162 000, listopad 2021. Idiotoodporna jednostka napędowa. Naturalny brud, jak to wielokrotnie powtarzam, jak komuś nie podoba się, to zawsze można sobie umyć silnik. Jeżeli kogoś auto interesuje, zapraszam do kontaktu telefonicznego.